I witam was ponownie, moi drodzy, w kolejnym materiale wideo z serii Super Mario Bros. Wonder. Z tej strony Macintosh, a przed nami kolejna arena, gdzie musimy w odpowiednio szybkim czasie, czy też po prostu odpowiednio sprawnie, pokonać kolejne pomieszczenia z konkretnymi przeciwnikami. Po to, aby to jakoś tutaj zadziałało. I teraz słuchajcie, co my możemy zrobić? Weźmiemy sobie... Może... Nie, zostaniemy przy potrójnym skoku, bo potrójny skok pomoże nam po prostu dostać się do jakichś wyższych obszarów. Tak się zastanawiam, co nam tutaj będzie potrzebne. I wezmę te dwa power-upy. To znaczy, wezmę power-up... najzwyczajniej w świecie ognisty. Już widzę, że power-up ognisty nam nie za bardzo tutaj się przyda. Chociaż nie sprawdziłem, czy te mumie możemy pokonać. Wiecie co, jeszcze raz to zróbmy. Czy power-up ognisty sprawi, że my możemy pokonać te mumie, po prostu je podpalić, czy my musimy koniecznie te mumie zwyczajnie tutaj... Nie. My tych mumii nie możemy w taki sposób zrobić, więc pytanie, czy możemy mumię zabąbelkować. Jeżeli mumię możemy zabąbelkować, no to wówczas połączenie o takie mogłoby być dobrym pomysłem. Pytanie za 100 punktów, czy my mumię możemy zabąbelkować? Nie, mumii nie możemy zabąbelkować. Czyli... Mumię możemy tylko i wyłącznie... Naszego pana mumię możemy tylko i wyłącznie odwinąć, więc... Dzięki temu, że już teraz to wiemy... Okej... Mumia tutaj załatwiona. Jeszcze został ten pan mumia, którego nie za bardzo mogę ruszyć. Dobra. Nie możemy stracić naszej tutaj naszego wkrętaka. Bierzemy sobie ogień jako pierwszy, następnie bierzemy naszą śrubę, grzyboślubę. I teraz słuchajcie, robimy coś takiego, że... Nie możemy stracić pana śruby, dobra. Do góry najpierw. Już chyba wiem, jak to musimy zrobić, w jakiej kolejności. Ogólnie rzecz biorąc, te poziomy, one niby są szybkie, one niby są krótkie, bo potem ostatecznie, nie wiem, spędzimy nad całym poziomem spędzimy nad całym tym poziomem... Spędzimy nad całym tym poziomem tych sekund, powiedzmy 80, tak? Wszystko będzie fajnie, wszystko będzie pięknie. Okej. Okej, no to już... No to już skiepściliśmy. Bo najzwyczajniej w świecie... Nie widziałem, gdzie musimy w ogóle się udać i gdzie... Zresztą... Nie, tak, tego już nie załatwimy. Nie zauważyłem tych przeciwników, tak? Nie zauważyłem, jak ci przeciwnicy zaczynają nas atakować. Nie widziałem, z których rur wyłażą te pirania planty. A tak właściwie melon pirania planty, więc jedyne, co nam tutaj pozostało, to to, że
Okej, okay. Jesteśmy troszeczkę szybsi. I przez to, że mamy tego naszego... Okej. Okay. Oj, niska bateria! Okej. Niska bateria w moim padzie, tego nie przewidziałem, słuchajcie, będę musiał za chwilę go podpiąć do Switcha, żeby to nie rozładowało nam się w połowie tutaj ogrywania. I... Au! I teraz trzeba będzie coś z tym, słuchajcie, zrobić. Okej, okay, udało się. 81 sekund. 82 sekundy. Ciekawe, czy co nieco... Czy cokolwiek nam się tutaj uda zrobić. Akurat z Hammer Brosami to poradziliśmy sobie aż nadto dobrze. Można by było powiedzieć. 90 sekund. Tak, 100 sekund. 100 sekund na przejście tego poziomu. W taki sposób, żebyśmy, wiecie, żebyśmy mogli to zrobić jakoś... logicznie. No i tyle by było z tego poziomu. Dobra, słuchajcie, ja w międzyczasie, jak już kończyliśmy ten poziom, na chwilę was zostawię i podepnę sobie pada do ładowania. I naprawdę dla was to musiała być dosłownie chwilka, bo miałam kabel pod ręką, więc to też nie był jakiś specjalnie problem dla mnie i ogólnie rzecz biorąc, tak patrząc w tym momencie, nie został nam żaden poziom do ukończenia. Wydaje mi się, że wszystkie żeśmy poziomy ukończyli tak, jak to trzeba było je ukończyć. W tych poziomach, w których nie ma oczywiście tej naszej flagi, to nie mogliśmy zdobyć jej szczytu, ale wszystkie pozostałe poziomy ukończyliśmy. Tak więc możemy bezpiecznie powiedzieć, że wchodzimy teraz sobie do tego wspaniałego pałacu na tej pustyni i zobaczymy, co zrobił z nim nasz niedobry i niegrzeczny Bowser Junior. I czy rzeczywiście, tak jak na samym początku przewidywałem, ponaklejał wszędzie plakaty Justina Timberlake'a i Justina Biebera, tylko po to, żeby pokazać wszystkim, jaki to on jest edgy. No i pałac spieczonej w słońcu pustyni. Zostawmy ten triple jump, bo triple jump... No nie oszukujmy się, ten triple jump... Ty tam nie wchodzisz, co? Tak, ja tutaj wchodzę. Ja tutaj wchodzę do tego poziomu i jak najbardziej... Nie widzę... problemu, że tutaj się znajdziemy za chwilę, okej. Okay. To ja bym poprosił... O nie! Szanowny panie tłompie, w ogóle mnie pan nie zaskoczył nawet. O, okej. Tego nie przewidziałem, że my nie możemy... O, wow, dobra. Nikt się nie spodziewał tego,
że to, co już raz mieliśmy w tym poziomie, musimy poczekać, aż znowu cały poziom zwolni. Nie chciałem tego. No okej, no trudno się mówi. Nie o to tutaj chodziło, ale okej. Powiem wam, jesteśmy deczko w kiepskiej sytuacji. Właśnie z tego powodu, że podejrzewam, że nie będziemy teraz w stanie. Cudonasienie. Mhm. Czy restart poziomu coś tutaj da nam? Tak, cały nasz progres zostanie tutaj wymazany. I niestety, ale przez to, że mieliśmy checkpoint, tak się tego obawiałem, niestety, ale nie będziemy mieli naszego tutaj naszego wiertła, które mieliśmy przy sobie. A to oznacza, że ten poziom będzie o wiele trudniejszy. I nawet nie wiem, czy nie będzie tutaj takiej sytuacji w tym momencie, że my będziemy musieli powtórzyć. Chociaż... Chociaż, szczerze powiedziawszy... Ogarnięcie tego w taki sposób, jak teraz to zrobiliśmy, jak najbardziej mi się podoba. I teraz moje pytanie... Co my tutaj możemy zrobić? Chcę zobaczyć, czy teraz ta kula będzie w naszą stronę? Nie. Kula nie będzie szła w naszą stronę. Więc... Na całe szczęście, słuchajcie. Na całe szczęście możemy tutaj... Możemy tutaj zrobić coś takiego. Okej. Mamy zapasową, słuchajcie... Zapasowe wiertło. Co mnie cieszy. Bo to oznacza, że nie będziemy musieli się niczym tak właściwie tutaj przejmować. Przez krótszą bądź dłuższą chwilę. Ale... Tak, może zobaczycie zaraz. To... Ogólnie rzecz biorąc... To się bardzo przyda. Bo przeciwnicy za dużo nie mogą nam zrobić w tym momencie. Bo... No bo jak mieliby nam zrobić? Wow! Wow, to było coś, czego się nie spodziewałem. I ogólnie rzecz biorąc, cały ten poziom, cała ta moc specjalna, którą mieliśmy w tym poziomie, czyli o, fajnie. Możesz najzwyczajniej w świecie mieć albo poziom spowolniony, albo możesz mieć poziom przyspieszony. Jak najbardziej do mnie, słuchajcie, przemawiało. Bo mieliśmy albo jedno, albo drugie do tej pory w... Nie, dzięki, gro. Nie możemy tutaj nic zrobić, dobra.
Nie udało się, chciałem Fireflowera. Dobra, czyli nie będziemy... Tak czy siak Fireflower nie za bardzo nam się może przydać. A, to znowu ty? Ta impreza w basenie była o wiele fajniejsza, zanim ty się pojawiłeś. Cóż... whatever. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, bo też bym powiedział whatever. Cóż, whatever. Poza tym to jest dzieciak, więc będąc edgy by powiedział whatever. Cóż, whatever. Wkrótce... pretty soon a big bad wonder is gonna happen. Then the world will belong to that. Wkrótce wielki, zły cud się wydarzy i wtedy świat będzie należał do tatki. To już wiemy, co nasz szanowny Bowser planuje. Planuje wykonać wielki, straszny cud, który sprawi, że stanie się władcą świata. Okej. So now's a pretty good time for you to give up, and if you won't, I'll make you. Więc to jest najwyższa pora, abyś się poddał, a jeżeli tego nie zrobisz, to ja cię do tego zmuszę. O nie! Bowser Junior. O nie, Bowser Junior. Jesteś przerażający, chłopcze. Co teraz zrobisz, będąc pod wpływem swojej cudomocy? O, wow. Powiem wam tak. To jest bardzo śmieszne, jak to tutaj wygląda. A jeszcze jak dorzucicie do tego fakt, że Bowser Junior tak bardzo się stara zrobić nam krzywdę i wymyśla różne dziwne sposobności, żeby użyć swojej cudomocy po to, aby... aby wspomóc swojego tatkę. O nie! Chciałeś wspomóc swojego tatkę i znowu w życiu ci nie wyszło, ale spokojnie. Bowser Junior, liczy się to, że próbujesz. I naprawdę fajne rzeczy robisz. Co prawda, jak już mówiłem, non-stop walczymy tylko i wyłącznie z Bowserem Juniorem. Ale... lepsze to niż walka z maszynami, które widzieliśmy na tych statkach abordażowych, które tutaj od czasu do czasu też się zdarzają. I te statki abordażowe z tą przeszkadzajką na końcu, a nie z bossem są... no, są jakie są. I zdobyliśmy królewskie nasienie, które jest pomarańczowo-złote. I teraz jak skończymy ten świat, to najzwyczajniej się jak ukończymy tą krainę, to kolejna piraniochmura, która ratuje Bowsera, która otacza Bowsera i sprawia, że Bowser najzwyczajniej w świecie jest nietykalny, nie możemy do niego podejść, powinna być pomarańczowo-złotawa właśnie, z zielonymi elementami. I w taki oto sposób Mario i spółka przywrócili skradzioną wodę pustyni. Pustyni skradzioną wodę, tak właściwie. I zdobyli również czwarte królewskie nasienie. A dokąd teraz pójdą? Czy udadzą się do tajemniczych ruin wewnątrz kopalni... grzybowych kopalni? A może udadzą się do stopionych pól głębokich... głębokiego magmowego bagna? Mario i spółka wyruszą w takim wypadku w dalszą swoją podróż, aby zatrzymać złe plany, czy też jakby to inaczej, żeby nie używać słowa złe, nikczemne plany Bowsera. O! Powodzenia. Zgadzam się, powodzenia możecie nam życzyć, przyda nam się, zważywszy na to, że
już ten poziom, znaczy już ten świat nie był aż tak łatwy, jakby się mogło pierwotnie wydawać. I faktycznie woda została przywrócona. Gratulacje! Zdobyłeś wszystkie cudonasionka na spieczonej słońcem pustyni. Oto 100 kwietnych monet, dzięki którym chcemy uczcić twoje osiągnięcie. Czyli mamy 100 dodatkowych monet, nie mamy maksa, więc jest dobrze. Użyjmy helikoptero kwiatka, aby powrócić na archipelag wysp płatkowych. Jest dość wiecznie, więc uważaj, aby piasek nie dostał ci się do oczu. Jakby dostał się do oczu, to byśmy jeszcze to przeżyli. Gorzej, jakby się dostał w inną szparę, że tak to ujmę. Szczególnie, że Mario jest hydraulikiem, to wiecie, ta szpara u hydraulików jest bardzo, ale to bardzo umięśniona. Tak, pęknięcie pleców dokładniej, to jest bardzo, bardzo umięśnione u hydraulików. Taki wiecie, taki żarcik. Tak, złoto-zielona, złoto-seledynowa tak właściwie ta chmurka była i ten cudo tutaj te nasionka. Właśnie to królewskie nasienie z tej pustyni. I co nam powiesz, Florian? Hurra! Zdobywanie Getting This Makes All Desert Heat Worth It. Hurra, zdobycie tego sprawiło, że nasze poświęcenie się w tych pustynnych skwarach było tego warte. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Musimy znaleźć następne królewskie nasienie, żebyśmy mogli wysłać Bowsera, gdzie raki zimują. Nice. I mamy naszego, słuchajcie, naszego poplina, który łowi ryby. Hej, siemanko. Wiem, że ten zamko Bowsero koleś sprawił, że wszystko się pomieszało, żeby wszystko strasznie się pomieszało, ale wierzę w ciebie, książę. Which is more than I can say for me and my fishing. Co jest zdecydowanie bardziej optymistycznym mówieniem i większą wiarą w to niż w moje łowienie ryb. Ale tym razem na moją wędkę złapała się kolejna dziwna wiadomość, która rzekła: Kapitan Toad ufa tobie. I nie zawiedzie cię, czy coś w tym stylu. Ha. Jak myślicie, kto to może być? Nie znasz kapitana Toada? Florian, czy ja mogę poprosić, żeby wyrwać temu poplinowi parę płatków z głowy, bo nie zna kapitana Toada? To jest po prostu potwarz dla kapitana Toada najzwyczajniej w świecie. No, żartuję oczywiście, moi drodzy. Nie bierzcie tego na serio. Lubię czasami takie dziwne żarty. A czarny humor to jest mój ulubiony typ humoru. I słuchajcie, gdzie żeśmy tutaj? W którym z tych poziomów nie zebraliśmy wszystkich monet? I teraz, który z tych poziomów to tutaj? Muncher Fields, czyli pola muncherów. To właśnie w tym poziomie żeśmy... Ach, to jest ten poziom. Super wiedzieć, że stoimy obok niego. To właśnie w tym poziomie żeśmy nie zebrali ostatniej 10-kwiatówki. I będziemy teraz musieli ją zdobyć. I teraz bądź mądry, pisz wiersze, człowieku. I domyśl się, gdzie ta 10-kwiatówka się znajduje. Okej. Okay. Pamiętam ten poziom, nie ogarniałem, o co w nim chodziło. No, ktoś tam jest, zobacz jak mu się powodzi. Wiem, gdzie jest ta 10-kwiatówka, bo sami mi to podpowiedzieliście i nawet pamiętam, co do mnie mówiliście, moi drodzy. Ta 10-kwiatówka... Ta 10-kwiatówka, moi kochani, znajduje się... Tych oczywiście nie musimy aż tak bardzo podnosić, ale ta 10-kwiatówka, o której tutaj mowa, znajduje się, słuchajcie, na sam koniec poziomu, przy
znajduje się na sam koniec poziomu przy tym, przy jak on się nazywa? Przy samym końcu poziomu i trzeba użyć pałbloka. To mi sami podpowiedzieliście, że musimy użyć pałbloka, żeby w jakiś sposób to tutaj wykorzystać, tą dziesięciokwiatówkę, móc jakoś ładnie użyć. I teraz, tu pamiętam, jeśli dobrze pamiętam... Dobra. Auć, oberwaliśmy. Za późno to żebym zrobił, ale okej. Nice, udało się. To, nie, że tak powiem, nic nam się tutaj nie rusza. I nic się tutaj nie dzieje, słuchajcie, dziwacznego. A nie, czekajcie, dzieje się dziwacznego, bo żeśmy wleźli do tyłu. Czemu się stałem w dół? Skupiłem się na tym, że budzik mi zadzwonił. I tak, okej, okay, spoko, budzik zadzwonił, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale się troszeczkę za bardzo rozkojarzyłem. I co my tu możemy zrobić? No nie za wiele. Powiedział, po czym udało mu się pokonać przeciwników. Nie potrzebujemy ciebie. Tu zejść na dół nie potrzebujemy. I tutaj tego cudonasionka podnieść nie musimy. Więc możemy sobie, słuchajcie, beztrosko pójść do samego końca poziomu. I po prostu ten poziom przejść jak normalni ludzie, a nie najzwyczajniej w świecie zastanawiając się... O, może być. A nie zastanawiając się, słuchajcie, nad tym, czy zaraz nasze... Czy zaraz w jakiś sposób przeciwnicy nas nie zjedzą. Tak, zgadza się, że deszcz jest bardzo przyjemny i dotyka nas u samych korzeni. Czyli po prostu jest w stanie nam tutaj zrobić bardzo, ale to bardzo miło na samym... W takim największym serduszku, u samego źródła, o tak to powinienem powiedzieć. Gdzie to jest? Ktoś z was powiedział, że to właśnie gdzieś tu? Czekajcie, już widzę. No, to jest sprytnie ukryte. Jeżeli się przyjrzycie, po lewej stronie, spójrzcie, tutaj widać, że tak jakby coś było. Prawda? Widać po prostu, tak jakby element naszego, o, jak idziecie, to tutaj widać, jakby była tam ściana, której możemy dotknąć. Czy ktoś tutaj zaraz przyjdzie, czy może ci pozostali gracze się gdzieś tam zawiesili? Chciałbym z tymi pozostałymi graczami tutaj w jakiś sposób... Czekajcie, zrobimy to tak, żeby ludzie wiedzieli, że tutaj należy pójść. O! O! To jest dobry pomysł. Dobra, nie będziemy czekać na tych pozostałych graczy, bo nie doczekamy się ich. Więc jedyne, co nam pozostaje, to tylko zakończyć ten poziom. Już raz go kończyliśmy, raz zdobyliśmy cudonasionko. Nie musimy zdobywać po raz kolejny cudonasionka, ba nawet nie musimy, słuchajcie, zdobywać po raz kolejny tutaj tych dodatkowych rzeczy w postaci najwyższego punktu na fladze. Dziękuję bardzo serdecznie, że zwróciliście mi uwagę, że po prostu ten... Nie zauważyłem tego i nie zdobyłem tej dziesięciokwiatówki w tym poziomie. No i słuchajcie, następnym razem, kiedy się spotkamy, to udamy się w dół, udamy się do tych Fungi Mines, czyli do tych kopalni pieczarek, chciałem powiedzieć. Nie, fungi to nie jest pieczarka, to są grzyby w dalszym ciągu, grzyby fungi, albo po prostu do grzybnych kopalni, o takie będziemy nazywać. Udamy się do tych grzybnych kopalni. Tam sobie zobaczymy, co na nas jeszcze czeka tak właściwie. A jak na razie tu będziemy kończyć, bo to by było na tyle w tym materiale wideo. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Super Mario Bros. Wonder wam się podobał.
Zachęcam was do tego, abyście pozostawiali po sobie komentarze, bo komentowanie nie gryzie, a także pozostawiali po sobie tą łapkę w górę bądź w dół i napisali w komentarzu, dlaczego ceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym możecie również dać znać, jeżeli coś pominąłem, jakąś sugestię, jakąś propozycję. Tak jak mówiłem, cały czas powtarzam, jeżeli macie jakąś podpowiedź dla mnie, że coś pominąłem, że o czymś nie wiedziałem, że czegoś nie zauważyłem, to lekkie popchnięcie, nie backseating, ale takie lekkie popchnięcie na zasadzie w tym i w tym poziomie, w pobliżu tego i tego miejsca czeka na ciebie niespodzianka. Rozejrzyj się uważnie, bo coś ci umknęło, Macintosh. I ja na pewno tam sobie wrócę, zobaczę i będę na pewno wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny, że coś takiego przyuważyliście, że daliście mi znać, że po prostu nie zauważyłem tego za pierwszym razem, nie byłem wystarczająco spostrzegawczy. I bardzo wam za to z tego miejsca również serdecznie dziękuję. I pamiętajcie o tym, że wasz komentarz oraz wasza ocena sprawia, że te materiały wideo, które tutaj widzicie, stają się bardziej dla was widoczne. Jeżeli jakiś materiał wideo wam umknął, bo nie zobaczyliście go w swoim feedzie, to właśnie dlatego, że algorytmy YouTube'a działają w taki, a nie inny sposób, więc zachęcam was do oceny, a także do pozostawienia komentarza, bo nie tylko wy na tym skorzystacie, ale skorzystają na tym również osoby, które nie są widzami tego kanału i mogą zostać tymi widzami, najzwyczajniej w świecie. Dlatego po prostu zwiększycie widoczność tą swoją oceną oraz komentarzem i bardzo wam za to serdecznie dziękuję. I dziękuję również za uwagę w dniu dzisiejszym. Trzymajcie się ciepło, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!